Jest to taki wstęp, którym chciałam Ciebie przywitać, zanim zaczniesz oglądać to nagranie wideo, które dla Ciebie przygotowałam. Mimo, że jest to nagranie, które pochodzi z 2021 roku, to ono jest wciąż bardzo mocno aktualne. Aktualne, ponieważ temat przebierania na wadze i tycia jest chyba jednym z najbardziej poczytnych tematów, jeśli chodzi o kwestie ciała kobiety, przede wszystkim ciała kobiety. I ja sama mierzyłam się przez bardzo długi czas z takim niekontrolowanym tyciem, które trudne było dla mnie do zrozumienia, do wyjaśnienia. Natomiast głęboko wierzę, że my jako ludzie, kiedy jesteśmy ze sobą połączeni, kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą i idziemy tą ścieżką, którą wybraliśmy dla siebie tutaj, będąc na ziemi, kiedy mamy w sobie zintegrowane trzy aspekty, mam tutaj na myśli ciało, mam na myśli umysł i mam na myśli naszą duchową stronę, to wówczas nasze ciało jest cudownym i wspaniałym pojazdem, którym poruszamy się po ziemi. Nie dolegają nam żadne choroby, żadne bóle, żadna nadwaga i nie cierpimy z powodu jakichkolwiek dolegliwości. Natomiast w momencie, w którym któryś z tych aspektów jest odseparowany albo nie idziemy w zgodzie ze sobą, to co się zaczyna dziać, to zaczynamy doświadczać trudnych rzeczy. Jedną z tych rzeczy, jednym z tych efektów doświadczania jest nadmierne tycie, nadmierne przybieranie na wadze. I w tym nagraniu chcę Ciebie zaprosić przede wszystkim, zanim zaczniesz je oglądać, to weź z niego to, co z Tobą rezonuje. I nic więcej. Jeżeli jest coś, co Cię bardzo mocno poruszy, bo może tak być, że niektóre moje słowa będą dotykały Ciebie na głębokim poziomie, wiedz, że nie jest moją intencją zranić Ciebie w żaden sposób. Moja intencja płynęła tylko i wyłącznie i była ukierunkowana tym, by dać kobietom możliwość spojrzenia na to, z czym się mierzą, od innej strony i znalezienia sposobu, jak ich ciało ma powrócić do formy lub mieć taką formę, o jakiej zawsze marzyły, bez stosowania diet, bez stosowania restrykcyjnych, radykalnych ćwiczeń, za to poprzez rozpoczęcie życia w zgodzie ze sobą i odkrycia przede wszystkim, co to znaczy żyć w zgodzie ze sobą. W tym nagraniu, ponieważ ono zostało stworzone w 2021 roku, ja jeszcze wówczas nie odkryłam systemu Human Design, więc tutaj o nim nie usłyszysz, ale zrozumieć siebie i co to znaczy żyć w zgodzie ze sobą, jaki jest Twój cel życia i po co tutaj jesteś, to wszystko odnajdziesz w momencie, w którym odkryjesz, jaki jest Twój typ energii, jaki jest Twój profil energetyczny i wszystkie inne pozostałe aspekty, które w systemie Human Design są w bardzo taki dostępny sposób dla nas pokazane. Dostępny mam na myśli to, że owszem, potrzeba zagłębienia się w ten temat, potrzeba poszperania, pogrzebania albo też znalezienia kogoś, kto zrobi to dla Ciebie. Analizę i czytanie Twojego profilu lub odpowie na pytania, które są dla Ciebie ważne, przeglądając Twój wykres. Natomiast jest to dostępne bardziej niż cokolwiek innego, jeśli chodzi o narzędzia o podobnym charakterze jak system Human Design. Ja oczywiście prowadzę sesje, takie na które zapraszam Ciebie, jeżeli poczujesz, że jest to coś, co chciałabyś dotknąć w swoim życiu, jeżeli jest to coś dla Ciebie trudnego i z czym mierzysz się od dłuższego czasu i nie znajdujesz sposobu, gorąco zapraszam Cię na sesję ze mną. Z przyjemnością poprowadzę Cię w tej podróży, abyś mogła zacząć żyć w zgodzie ze sobą. I wraz z tym, takim nazywam to
Efektem ubocznym tego działania, tej pracy wewnętrznej jest również spadek wagi. Jest to rzecz, o której piszą moje klientki, kiedy pracujemy razem na sesjach. Każda praktycznie do mnie pisze, że jej waga zaczęła spadać i ona nie rozumie, jak to możliwe, że ta waga zaczyna spadać, a ona tak naprawdę nic nie robi, bo nie zmienia ani sposobu żywienia, ani nie dochodzi żadna aktywność fizyczna. Jedyne co natomiast wykonujemy tą wewnętrzną pracę, która jest takim absolutnym priorytetem, żeby móc wejść na ścieżkę, która jest Tobie dedykowana. Zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego wideo. Cudownie, jeżeli podzielisz się ze mną swoimi odczuciami, tym, co się w Tobie pojawiło w komentarzu. Udostępnij również to nagranie dla swoich przyjaciółek, dla koleżanek, dla kobiet, które są matkami, bo kobiety, matki szczególnie mierzą się z takimi wieloma społecznymi oczekiwaniami, narzuconymi normami i mam takie poczucie, że to jest rola, która jest z jednej strony, może być cudowną, wspaniałą rolą pełnioną w życiu kobiety, ale może być też absolutnym koszmarem. I to jest taka przestrzeń, na której w ostatnim czasie skupiam się najbardziej, czyli kobiety, które są mamami, bo sama jestem mamą dwójki dzieci, więc wiem, z czym mogą się mierzyć. Zapraszam Cię bardzo gorąco do obejrzenia, do zobaczenia, ściskam Cię, cudownego oglądania i na koniec jeszcze tylko, jeśli poczujesz, że chciałabyś rozpocząć ze mną pracę, to na mojej stronie internetowej sylwiapupek.com w zakładce warsztaty znajdziesz bieżące warsztaty, które są dostępne. Część z tych warsztatów jest w promocji. Są też takie warsztaty, które są zupełnie bezpłatne. No i oczywiście na mojej stronie znajdziesz też możliwość umówienia się ze mną na sesję indywidualną lub sesję odczytu analizy Human Design. Cudownego oglądania i czekam z niecierpliwością na Twoje odczucia. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem dotyczącym ciała. I tak sobie, ja już live'ów na temat ciała trochę zrobiłam i jest to temat, który jest mi bardzo bliski. Wypływa on również z mojego zainteresowania ciałem ludzkim jako ciałem ludzkim, nie tylko tematem odchudzania czy zbijania nadwagi, czy w ogóle spadku wagi, czy też w drugą stronę. Tak naprawdę temat ciała ludzkiego jest mi bardzo bliski i zawsze mnie fascynował. I to, co zauważyłam, obserwując ostatnio niektóre osoby, które są także moimi mentorami, przyznam się, że są to również moi mentorzy, obserwuję sobie ich i ich życie. Wśród tych mentorów jedna z kobiet miała różne zawirowania życiowe, bardzo publicznie to wszystko pokazywała. I temat jej ciała, jej wagi, wszystkiego, co się wokół tego kręciło, otarł się między innymi o mocne zaburzenia związane z jedzeniem. Była chora na bulimię. Natomiast w pewnym momencie poradziła sobie z tym tematem i mogłabym powiedzieć, że jej ciało wyglądało jak normalne ciało normalnej, zdrowej kobiety. Natomiast zaczęłam się temu przyglądać, co się dzieje, ponieważ w jej życiu w pewnym momencie nagle sprawy zaczęły się układać, jeżeli chodzi o kwestie związków i relacji, które wcześniej przez bardzo długi czas miały różnego rodzaju chocki, klocki. I ten temat zaczął się u niej układać. I co się stało? Coś absolutnie zaskakującego i być może dla wielu osób zupełnie niezrozumiałego, ponieważ niczego nie zmieniła w swoim życiu. W kwestii odżywiania czy ćwiczeń fizycznych wciąż jest bardzo aktywna. Codziennie robi treningi, codziennie dba bardzo mocno o odżywianie ciała w właściwy sposób. Natomiast co się stało? Jej ciało nagle zaczęło tyć.
Ale słuchajcie, efekt jest po prostu niewyobrażalny, jak szybko nabiera masy ta osoba. I przyglądając się jej na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, mniej więcej pół roku, mogłabym powiedzieć, zaczęłam analizować to i odnosić to również do siebie, jak to było u mnie, co tak naprawdę się działo w moim życiu, co wpływało drastycznie na zmianę mojej wagi, a co nie miało jako takiego odniesienia w postaci do stylu żywienia, czyli moje posiłki wciąż były dokładnie identyczne, czy okoliczności w sensie takich, że zmieniałam miejsce zamieszkania. Żadne z tych rzeczy nie miały miejsca, nie miały też miejsca żadne rzeczy związane z aktywnością fizyczną, czyli nie było jej ani mniej, ani więcej. Natomiast moje ciało reagowało właśnie w taki sposób, że nagle tyło i te tycie było nie do zatrzymania i trudno było w ogóle określić, co się dzieje. Oczywiście, kiedy udałam się do lekarza zwykłego, usłyszałam, że jest to temat związany z tarczycą, że jest to temat związany z hormonami. Oczywiście hormony, badania hormonalne niczego nie wykazały, więc zaczęto różne sposoby tam wymyślać. A że to po 40, a że to po 2 dzieci to naturalne i takie, wiecie, rzeczy, które zupełnie do mnie nie przemawiają. I stąd narodził się pomysł, aby zrobić po raz kolejny live, a stricte dotyczący właśnie tego aspektu, z którym wiele osób się boryka, czyli co się dzieje z naszym ciałem, kiedy znika stres, znika lęk, lub można by powiedzieć, co się dzieje z naszym ciałem, kiedy wszystkie rzeczy wokół zaczynają się układać. Bardzo często to, co się dzieje, to nasze ciało zaczyna tyć. I to jest mocno niezrozumiały proces dla wielu osób, ponieważ trudno jest nam na logikę zrozumieć to, co tak naprawdę zachodzi w naszym ciele, bo skoro wszystko zaczyna się układać, znika stres, znika lęk, to co się do cholery dzieje z tym ciałem? Dlaczego ono przybiera? Natomiast ja tego live'a zdecydowałam się podzielić na przynajmniej dwie części. Także dzisiaj zrobimy sobie pierwszą część, bo materiału jest trochę jest, a chciałabym Wam opowiedzieć od takiej strony, żebyście mieli pogląd i jasność, skąd to wszystko się bierze, dlaczego tak jest, czym to w ogóle nasze ciało jest, bo ja zauważyłam, że my przynajmniej zanim wiele rzeczy zrobimy w tym rozwoju osobistym, to jesteśmy bardzo mocno odseparowani od tego ciała i ponieważ jesteśmy od niego bardzo mocno odseparowani, co więcej, traktujemy je jako jednostkę oddzielną od pozostałych aspektów, to powoduje, że trudno jest nam zrozumieć i skutecznie dotrzeć do tego, by nasze ciało było takim, jakim jest. I chcę Wam powiedzieć od razu, że ten live dzisiejszy, ale również i kolejny, który dla Was poprowadzę, ma na celu to, aby Wam pokazać, że jest możliwe mieć fajne ciało, fajną figurę, bez diety, bez ćwiczeń praktycznie fizycznych, stricte treningu dla zmniejszenia masy. I ja jestem zresztą tego przykładem, ponieważ ja, jeżeli chodzę na siłownię, jeżeli ćwiczę, to jest to około 20-30 minut i jest to bardziej, powiedziałabym, takie jakieś bieganie na bieżni, ale bardziej w kwestii tego, by jakieś ewentualnie emocje rozładować, inspiracji nabrać, bo mnie to bardzo mocno motywuje, kiedy ja się skupiam na bieganiu, zawsze mam wtedy milion pomysłów i często to na tej bieżni przerywam bieg, żeby zapisać, co mi przychodzi do głowy. Często powstają też wtedy najmocniejsze, najfajniejsze posty, które dla Was piszę, więc ja bardziej to traktuję jako taki element mojej wewnętrznej pracy, niż coś, co ma przynieść mi konkretną figurę, ale oczywiście to też powoduje wydzielanie endorfin i tak dalej, więc nawet te 20-30 minut treningu 3-4 razy w tygodniu wpływa na nastrój. Natomiast jest to zdecydowanie za mało, żeby zrzucić wagę. Biorąc pod uwagę jeszcze moją dietę, która obfituje w bardzo słodką kawę. Ja uwielbiam słodką kawę. Słodką, naprawdę słodką. Ludzie, którzy wiedzą, ile ja słodzę, zawsze biorą się za głowę i dziwią się, dlaczego ważę tyle, ile ważę, bo przy takich słodkich kawach to powinnam w ogóle mieć zdecydowanie większą, powinna mieć w ogóle nadwagę.
Także te live'y, które dla Was poprowadzę, mają właśnie to na celu, abyście zobaczyli, gdzie Wy w tym wszystkim jesteście, na ile Wy jesteście odseparowani od tego ciała. Być może gdzieś w jakimś aspekcie będziecie mogli znaleźć dla siebie również wskazówkę. Co zrobić, żeby Wasza waga, żeby Wasze ciało wróciło do harmonii? Ja wierzę bardzo mocno, że osoba, która ma swoje życie w balansie, która ma swoje życie zintegrowane ze swoim wewnętrznym prowadzeniem, ta osoba absolutnie nie może mieć nadwagi. Nadwaga jest zawsze informacją o czymś. I jeżeli ja widzę osobę, która prowadzi sesję, może to będzie ocena kogoś, ale ja na to w ten sposób patrzę. Jeżeli jest jakiś coach albo terapeuta czy mentor, który prowadzi sesję dla ludzi, i widzę u tej osoby ogromną nadwagę, to ja wiem, że ta osoba nie ma kontaktu ze swoim ciałem zbyt dobrego. Że gdzieś w jakimś aspekcie, na jakimś poziomie jest ta równowaga mocno zachwiana. Ponieważ genetyczne uwarunkowania, jakiekolwiek genetyczne uwarunkowania do nadwagi, co zostało zbadane przez bardzo wielu naukowców, tak naprawdę mieszczą się w kilku, dosłownie kilku procentach całej populacji światowej. Ta nadwaga genetyczna wynika naprawdę z ogromnych jakichś zaburzeń i uszkodzeń w genach, natomiast każda inna nadwaga jest tylko i wyłącznie informacją, która płynie z naszego ciała, a która nie jest odczytana. Jest to dla mnie taka informacja, ale oczywiście to nie znaczy, że ja z usług danej osoby nie będę korzystała, bo jeżeli jest to osoba, która w jakiejś dziedzinie dobrze sobie radzi, to biorę od tej osoby, co jest mi potrzebne, ale wiem, że w relacji z ciałem ta osoba mi na pewno nie pomoże. Natomiast chciałabym Was ewentualnie również jakby uczulić na pomysły w postaci, kiedy to niektórzy mają takie wyjaśnienia dla swojej nadwagi, że oni potrzebują tej nadwagi, żeby być dobrze uziemionym, co w moim przeświadczeniu, ale też i z moją wiedzą jest absolutną bzdurą. Nie ma potrzeby mieć nadwagę, żeby być uziemionym. Można uziemienie uzyskać w sposób zupełnie inny i można być szczupłym i zgrabnym i nie jest ta nadwaga do niczego potrzebna. Tak jak wspomniałam, nadwaga jest tylko i wyłącznie sygnałem płynącym z ciała, sygnałem, który oznacza, że my tego kontaktu z ciałem nie mamy, albo że mamy ten kontakt, ale jest on bardzo mocno ignorowany. No i dzisiejszy live, dlaczego wciąż tyję, czyli co się dzieje z ciałem, gdy może ono odpocząć od stresu i lęku. Rozpoczęłam ten live od tej historii właśnie jednej z moich mentorek, która nagle zaczęła tyć bez zmiany diety czy odpuszczenia treningów, natomiast zmieniła się jedna rzecz w jej życiu i to mnie zmotywowało, żeby dla Was tego live'a zrobić. A tak jak wspomniałam, ja już live'ów na temat ciała i tycia trochę zrobiłam. Wprawdzie tutaj być może na tej grupie jeszcze ich nie było, ale na różnego rodzaju warsztatach czy poprzednich grupach, które prowadziłam, tam te live'y się odbyły. Ja wierzę, że wierzę i zauważyłam też, że bardzo często rozpatrujemy ciało jako oddzielny aspekt naszego ludzkiego życia. Biorąc pod uwagę wszystkie trzy aspekty, w których działamy i którymi jesteśmy jako istoty duchowe w ciałach fizycznych, czyli mamy fizyczność, aspekt fizyczny, mamy aspekt mentalny, którym jest umysł i mamy aspekt duchowy, którym jest dusza, czyli fizyczny, ciało, umysł i dusza. Biorąc wszystkie te trzy aspekty na stół, na tapetę, to należałoby przyjąć, że wszystkie trzy są ze sobą połączone. Natomiast bardzo często jest tak, że my któryś z nich zupełnie separujemy, albo w ogóle wszystkie separujemy od siebie, uznając, że żaden z nich nie ma wpływu na pozostałe, gdy tymczasem to jest to ogólnie rzecz biorąc, jest to świetna droga do tego, aby mieć rozpieprzone życie na kawałki, dosłownie. Nie możemy oddzielać tych trzech aspektów. One są ze sobą połączone, my możemy się od nich odseparować, czyli możemy odseparować ciało z umysłem od duszy i to będzie miało konsekwencje w swoim życiu, bardzo drastyczne dla nas.
Możemy to odseparować wtedy, kiedy nasze życie nie jest takim życiem, jakim powinno być, gdybyśmy żyli nim według swojego celu i tego, po co się tutaj urodziliśmy na ziemi. Ludzi, którzy nie żyją tym celem i nie żyją dla tego celu i tak naprawdę nie wiedzą, po co tutaj są, czyli nie znają swojej wewnętrznej drogi i nie kroczą tą wewnętrzną drogą, mogłabym śmiało powiedzieć, że jest, przypuszczam, około 90, jak nie 95% na ziemi. Ludzie uważają, że celem życia jest założenie rodziny, że celem życia jest zarabianie milionów, że celem życia jest osiągnięcie jakiegoś stanowiska nie wiadomo jakiego, albo kupno domu, albo nie wiadomo co tam jeszcze. Natomiast cel ten, dla którego każdy człowiek przyszedł tutaj na ziemi, każdy z nas ma indywidualny cel. Każdy z nas ma w sobie bardzo mocno, głęboko określoną ścieżkę życia i to, po co my tak naprawdę tutaj jesteśmy. Kiedy docieramy do tego punktu i odkrywamy, co jest tak zwanym naszym powołaniem, i uwierzcie mi, że nie jest to pomaganie innym, aczkolwiek to pomaganie innym będzie wypadkową naszych działań w zgodzie z naszą ścieżką duszy. Więc jeżeli my to odkryjemy, to co się wówczas dzieje z naszym życiem, dzieje się coś niesamowitego. Ja to nazywam, że ktoś wtedy jakby magiczną różdżką macha nad nami, bo ciało zaczyna nam wracać do normy, czyli jeżeli mamy nadwagę, to ono pięknie samo się kalibruje i pięknie się samo rzeźbi. Zaczynają się pojawiać jakieś nawet zarysowania mięśni na brzuchu czy na ramionach, co jest zaskakujące, jeżeli ktoś w ogóle na przykład nie ćwiczy, ale w inny sposób ma aktywność fizyczną. Jeżeli temu nie daje uwagi, czyli nie ćwiczy specjalnie ukierunkowany na te mięśnie, zaczynają się pojawiać pieniądze, zaczynają się pojawiać właściwe osoby w naszym życiu, zaczynają się pojawiać też i tworzyć fajne relacje, ale relacje nie tylko i wyłącznie z ludźmi, ale przede wszystkim relacje z bliskimi, no i oczywiście zaczynając od siebie. Więc efekt, kiedy my jesteśmy w zgodzie ze sobą, jest niesamowity. Wszystko zaczyna być w balansie w naszym życiu. Natomiast większość ludzi, tak jak wspomniałam, w ogóle nawet nie ma zielonego pojęcia, co jest tym ich celem, a jeżeli już wiedzą, to jest to najczęściej cel, który jest uznany za coś, co fajnie byłoby mieć, bo jak to będę mieć, to wtedy będę fajnie się czuć. Ale wracając do tematu, bo nie chcę tutaj się rozpowiadać i rozwodzić na temat celu, a tematem jest nasze ciało i takie tycie i problemy ze zrzuceniem tej wagi, więc bardzo często rozpatruje się ciało jako tylko aspekt fizyczny. Jeżeli będziemy rozpatrywać ciało jako aspekt fizyczny, to za cholerę nie dotrzemy do tego, co ciało chce nam przekazać swoimi reakcjami. Bo gdybyśmy przyjęli, że nasze ciało jest barometrem i kompasem, czyli nie bez powodu mamy tą fizyczność, że te ciało ma nam coś dać, ponieważ bez ciała wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie, po pierwsze, doświadczyć, żyjąc tu na ziemi. Bez ciała nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy odczuć. Gdybyśmy nie mieli ciała, nie byłoby mowy o żadnych emocjach. Gdybyśmy nie mieli ciała, nie byłoby mowy w ogóle o odczuwaniu czegokolwiek. Czyli nie wiedzielibyśmy, czym jest trauma. Nie wiedzielibyśmy, czym jest złość, nie wiedzielibyśmy, czym jest fizyczne cierpienie, nie wiedzielibyśmy, czym jest psychiczne cierpienie. Każda rzecz, której doświadczamy, czy ta skrajnie zła, czy ta skrajnie dobra, jest tylko możliwa poprzez nasze fizyczne ciało. I jeżeli my chcemy je sobie odseparować, czyli patrzeć na nie jak na oddzielną rzecz, zupełnie niepołączoną z naszym umysłem i z naszą duszą, to trudno będzie nam zrozumieć to, co się dzieje z naszym ciałem. Ale jeżeli to ciało wstawimy z powrotem na właściwe tory i uznamy jako jeden z trzech aspektów, na który ma wpływ umysł i na który ma wpływ dusza, wówczas wszystko zacznie się układać w jedną wielką całość, ponieważ jeżeli my spojrzymy właśnie
na swoje ciało jak na barometr i kompas, który ma nam pokazać, gdy coś jest nie tak, to zaczniemy zauważać sygnały płynące z tego ciała. Zmieni się też nasze patrzenie, przestaniemy na to ciało patrzeć jak na takiego konia, którego zaprzęgamy do charówy, do pługa na polu i tłuczemy go batem, i tłuczemy go batem, bo wiele osób w ten sposób podchodzi do swojego ciała, czyli nieważne, co się z nim dzieje, masz robić robotę i tyle, i przestaje się wtedy zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju katowanie tego ciała. Wszelkiego rodzaju, bo to nie tylko jest tak, że katowaniem ciała będzie zbyt ciężka praca, czy jakieś przeforsowanie się. Katowaniem ciała będzie także wlewanie w to ciało alkoholu, pojenie go różnego rodzaju substancjami odurzającymi, wszelkiego rodzaju przeżeranie się, przejadanie, faszerowanie jakimś syfem. No wszystko, co idzie w tym kierunku, że tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli sobie na ciało jak na małe dziecko, i zadali sobie pytanie, czy małemu dziecku robilibyśmy to, co robimy sami sobie, swojemu fizycznemu ciału, w wielu sytuacjach byłaby odpowiedź, że nie, bo wydałoby się to nam zbyt drastyczne. Gdzie tymczasem sami sobie robimy ogromną, ogromną krzywdę i zupełnie tego nie postrzegamy w ten sposób. Tak? Jeżeli nasze ciało jest tym właśnie barometrem i tym kompasem, to ja to bym porównała do auta. Czyli nasza dusza jako ten kierowca w tym aucie. Jeżeli ty wsiadasz do auta, to w jakiś sposób auto ma ci zasygnalizować, że z nim coś jest nie tak. Często sama czerwona kontrolka to za mało, żeby w ogóle cokolwiek z tym aspektem zrobić. Bardzo często, no chyba, że jest to czerwona kontrolka silnika, to wtedy już większość osób się zatrzymuje i staje na drodze. Natomiast jeżeli to nie jest czerwona kontrolka silnika, tylko coś tam pomarańczowego miga albo w ogóle się nic nie pojawia, to najczęściej jeździmy tym autem, jeździmy, aż się coś stanie, że to auto się zatrzyma. I teraz dokładnie to samo dzieje się z naszym ciałem. Czyli jeżeli ta nasza dusza, ten duch jest w naszym ciele i ciało jest takim pojazdem, to wówczas ciało musi pokazywać nam, że coś jest nie tak, żebyśmy się zatrzymali na naszej drodze. I sposobów informowania jest wiele, bo tak naprawdę może to być w formie dolegliwości jakiegoś bólu przemijającego, może to być w formie choroby, czyli ta dolegliwość już eskalowała. No i ostateczną formą to już jest w ogóle śmierć, tak? Czyli to już jest wtedy, kiedy my zajechaliśmy ten silnik. No i ten silnik bardzo często zajeżdża się wtedy, kiedy jest zupełnie odseparowana dusza od ciała i to ciało po prostu idzie swoją drogą. Kierowane bardzo mocno umysłem, ponieważ jest ono bezpośrednio nadzorowane przez umysł. Umysł i ciało są bardzo mocno ze sobą połączone. Powiedziałabym, że dusza jest takim elementem, który się objawia, ale który nie do końca ma aż tak ogromną kontrolę i wpływ na ciało, bo gdyby miała kontrolę i wpływ na ciało, to większość ludzi na świecie żyłaby w zgodzie ze swoją ścieżką duszy, a nie szukała, obijając się z jednej strony na drugą stronę. Cześć Dominiko, hi. Dominika pisze, oponka na brzuchu to osłona emocjonalna, wiem po sobie. Jak się normalizuje u mnie, wszystko, oponki nie ma. No właśnie, tak, to też może być taki symbol. Jakakolwiek otoczka tłuszczu w ciele może być informacją dla człowieka. Dla każdego może być to też inna, też weźcie to dla siebie. Natomiast może być to informacja właśnie o tym, że coś się dzieje nie tak. I teraz ciało, kiedy otacza się nadwagą, to tak naprawdę chce nas o czymś poinformować. I ta nadwaga informować może nas o dwóch, przede wszystkim o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to ciało przybiera na wadze, otacza się wagą, wtedy, kiedy chce ochronę
zrobić dla siebie, czyli jakby obudowuje się tym tłuszczem po to, żeby się ochronić. A druga kwestia to jest kwestia obronna, czyli wtedy, kiedy się chce obronić, i tu w kwestii obronnej będzie również to, gdy chciałoby się przygotować na trudniejsze czasy. Co jest zaskakujące, ponieważ nasze ciało przygotowuje się na trudniejsze czasy, kiedy? Wtedy, kiedy wszystko zaczyna iść w naszym życiu dobrze. Wtedy przygotowuje się na trudniejsze czasy. I o tym mechanizmie będziemy sobie rozmawiać. Ochronna funkcja tłuszczu, ochronna funkcja nadwagi może wynikać z wielu rzeczy. Może wynikać przede wszystkim z doświadczeń związanych z dzieciństwem, z przeszłością, gdzie ciało jest na tyle odseparowane od nas, na tyle nie mamy z nim połączenia, że tak naprawdę zupełnie nie wiemy, ono zupełnie nie wie, jak sobie ma poradzić z tym, co się dzieje w życiu. Różnego rodzaju traumy, które człowiek doświadczył, będąc dzieckiem, różnego rodzaju wydarzenia powodują, że podświadomość, czyli cząstka umysłu, wraz z ciałem wchodzą w tak zwaną współpracę i można powiedzieć, że nieświadomi ustalają między sobą formę, w jaki sposób ciało może zabezpieczyć się przed ewentualnym zagrożeniem. Czyli ta warstwa tłuszczu ma chronić człowieka, chronić ciało, które jest delikatne, przed ewentualnym ciosem, przed ewentualnym niechcianym dotykiem, przed ewentualnym czyimś wzrokiem. Czyli bardzo często to, co dzieje się na sesjach, jak prowadzę sesję szczególnie z kobietami, tutaj ten aspekt wypływa. Kobiety, które są otyłe, okazuje się, że w procesie wypływa na wierzch, że to ciało chce się chronić przed tym, by nie zwracać uwagi mężczyzn. Czyli ma taka osoba w sobie przekonanie, że jeżeli będzie szczupła, jeżeli będzie atrakcyjna, to będzie bardziej podatna na to, że inni mężczyźni będą zwracać na nią uwagę, że będą się jej przyglądać. Nie daj Boże, jeszcze któryś w jej kierunku wysunie jakieś działania, będzie chciał ją dotknąć, czy w jakikolwiek inny sposób napastować. Więc ciało przygotowuje się na to, otaczając się warstwą ochronną, dzięki czemu nie będzie dochodziło do takich sytuacji. I więcej, jakby na zapas robi pewne rzeczy, na zapas pewne rzeczy się dzieją w ciele po to, żeby nie było nigdy takiego zagrożenia. Można to odczytać w ten sposób: stanę się brzydka, stanę się nieatrakcyjna, to nikt nie będzie na mnie zwracał uwagi, wszyscy mi dadzą święty spokój. Chociaż świadomie, na przykład taka kobieta chciałaby być szczupła, ale biorąc pod uwagę to, jak wygląda nasz umysł i co odpowiada za nasze życie i naszą codzienność, 95% decyzji, procesów, naszych zachowań płynie z podświadomości. Więc jeżeli ta podświadomość ma w sobie ogrom traum, ogrom nieuwolnionych emocji, które są odłożone w ciele, to nie ma mowy o tym, żeby człowiek, który decyduje się na zrzucenie wagi, żeby mu się to powiodło w prosty i łatwy sposób. W większości sytuacji będzie to ciężka, ciężka charuwa, wiele odmawiania sobie, wiele też, mogłabym powiedzieć, takiej swoistej walki samemu ze sobą i samemu przeciwko sobie, gdy tymczasem można, słuchajcie, to osiągnąć w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że my nauczymy się tego języka ciała, dowiemy się, co to ciało chce nam przekazać poprzez swoją nadwagę, a potem zmienimy to. I to tak naprawdę w dużym skrócie jest wystarczające do tego, aby nasze ciało wróciło do równowagi. No i druga kwestia, czyli ta właśnie obronna, funkcja obronna tłuszczu, czyli gromadzenie też zapasów na gorsze
gorsze chwile, to jest coś, co się pojawia, kiedy przez długi, długi czas nasze ciało jest w ogromnym stresie. Na przykład jest takie powiedzenie, że osoby, które są bardzo szczupłe, one są w ciągłym stresie. No i osoba, która jest bardzo szczupła, jest w stresie i ma dużo lęku i ma dużo problemów i z tym wszystkim się boryka, moment, w którym ta osoba sobie porozwiązuje wszystkie kwestie, jest momentem, w którym ciało powinno odpocząć, zrelaksować się i wszystko powinno iść pięknie i cudownie, zachowując figurę, która była. A to, co się dzieje, to dzieje się coś zupełnie odwrotnego, czyli nagle, jakby odpala się w głowie jakiś dziwny syndrom, jakiś dziwny mechanizm, który powoduje, że człowiek dany zaczyna więcej jeść albo nagle to, co je, zaczyna w dziwny sposób się odkładać w ciele, gromadząc tłuszcz. I to jest rzecz, która również płynie z tego, że ten stres czy ten lęk, które zniknęły z życia takiej osoby, nie zniknęły dlatego, że zostało to przeprocesowane i uwolnione z ciała, a zniknęły dlatego, że zmieniły się jakieś okoliczności. Ale nasz umysł, kochany, i nasze ciało są bardzo mądrymi aspektami. To też biorąc pod uwagę nieprzewidywalność życia, wychodzą z założenia, że trzeba na zapas zgromadzić, gdyby nie daj Boże sytuacja się powtórzyła. I tutaj jest też taki mały haczyk, który bardzo często pojawia się także w życiu osób, które procesują te rzeczy. I to jest zaskakujące, czyli dana osoba, która chodzi na terapię, która uwalnia emocje, która uwalnia traumy i pracuje z przeszłością, nagle okazuje się, że jej ciało zaczyna tyć. Nie powinno, bo przecież wszystko jest uwolnione z tego ciała. No więc taka osoba często zastanawia się, o co chodzi i co się tak naprawdę dzieje i dlaczego jest tak, jak jest. I tutaj pod spodem zaczyna się pojawiać trzecia rzecz, czyli to połączenie z duszą, które w dużej mierze nie następuje. Czyli samo uwolnienie od przeszłości, samo uwolnienie od traum, samo uwolnienie od emocji nie powoduje, że my nagle się łączymy ze swoją duszą. I ponieważ się nie łączymy z tą duszą, więc nasze ciało dalej musi nas o tym informować. W jakimś stopniu musi nas poinformować w takim, żebyśmy się zatrzymali, zaczęli zastanawiać się, co się dzieje, dlaczego wciąż tyje, co to ciało chce mi pokazać. I to jest jakby jedna rzecz. Drugi aspekt, który się pojawia, to kiedy babrzemy się w przeszłości, kiedy wchodzimy sobie w poprzednie wcielenia, kiedy pracujemy sobie z rodem, kiedy siedzimy w energii, grzebiemy, to grzebiemy w tej energii nie tylko tyle, że sobie grzebiemy o tak, jakbyśmy grzebali w powietrzu, tylko grzebiemy w świecie energetycznym, a świat energetyczny, a materia, czyli nasze ciało, jest niczym innym jak skumulowanymi cząstkami energetycznymi, mocno ściśniętymi. Gdybyśmy zajrzeli sobie pod mikroskop, bardzo z dużym powiększeniem, zobaczylibyśmy atomy, z których składa się nasze ciało, cząsteczki, atomy, z których składa się nasze ciało i atomy, które są czystą energią. Natomiast ponieważ my mamy tą materialną formę, jesteśmy bardzo mocno skompresowani i możemy poczuć dotyk, tak? Nie możemy poczuć dotyku powietrza. Jak tak robimy, to nie czujemy tego powietrza, bo ono jest bardzo rozrzedzone. Natomiast możemy poczuć różnicę, kiedy dotykamy swojej dłoni. I ludzie, którzy siedzą w tej energii i babrzą się tam i szukają różnego rodzaju odpowiedzi i wskazówek na pytania, które ich dręczą, zupełnie zapominają o tym, że to nie jest tak, że pozostaje to bez konsekwencji dla nas, ale babranie się w tej energii ma skutki również w naszym ciele. Ogromne skutki. Zawsze stamtąd coś się zaciąga. Zawsze stamtąd coś się wlecze. Zawsze w jakimś stopniu jesteśmy pod coś podpięci. Niewiele osób robi cokolwiek z tym. Niewiele osób odpina to wszystko. Niewiele osób w ogóle zajmuje się w jakikolwiek sposób oczyszczeniem z tego procesu. I to jest kolejna rzecz, która pojawia się, kiedy ciało nas informuje właśnie w sposób taki, że zaczyna tyć.
że pojawia się ta otyłość i ona jest niezrozumiała. Bo jeżeli mamy wszystko ogarnięte, jeżeli mamy wszystko przepracowane, no to powinniśmy być szczupli, a tu nagle tyjemy. Tyjemy, mimo że jemy właściwie, mimo że się odżywiamy właściwie, mimo że ćwiczymy, mimo że dbamy o siebie, to nagle ta waga dalej się powiększa. I człowiek się wtedy zastanawia, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego się tak dzieje. No i to jest właśnie między innymi, może być to jedna z przyczyn, dla której coś gdzieś jest w nierównowadze. Czyli tak naprawdę, tak jak wspomniałam na początku, jeżeli przyjrzymy się trzem aspektom jednocześnie i to ciało ulokujemy jako aspekt połączony z pozostałymi dwoma, i zobaczymy, jak ono się ma do naszego umysłu, jak nasz umysł się ma do ciała, jak nasze ciało ma się do duszy, jak nasza dusza ma się do ciała, jak nasz umysł i dusza są ze sobą połączone, czyli swoisty taki trójkącik powstanie. I zobaczymy, jak te relacje między tymi trzema aspektami wyglądają. Nawiążemy również relacje z naszym ciałem. Zaczniemy patrzeć na niego jak na przyjaciela, nie jak na wroga, nie jak na kogoś, kto chce nas zniszczyć, a jak na takiego współtowarzysza życia, którego czasem nie chcemy mieć i którego czasem nie chcemy słuchać, bo wydaje nam się, że co tamte ciało w ogóle może nam powiedzieć, prawda? Więc kiedy zaczniemy się przyglądać naszemu ciału właśnie w sposób taki, z miłością, że ono nie jest naszym wrogiem, że ono zawsze chce nam coś pokazać, że ono zawsze chce nas o czymś poinformować, tylko nie zawsze my chcemy słuchać, to stanie się początkiem ogromnej transformacji. Po co mamy ciało? Od tego bym w ogóle zaczęła. Po co mamy ciało fizyczne? Bez ciała fizycznego niczego nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Zupełnie niczego. Stajemy się wtedy lotną energią duchową, duchowością, duchem, nie mającym w ogóle możliwości odniesienia się względem tego, kim naprawdę jest, jak smakuje radość, jak smakuje miłość, jak smakuje dotyk fizyczny. Nierealne jest doświadczanie życia bez ciała fizycznego. Więc patrzenie, że nasze ciało to jest coś złego, to jest coś niefajnego, szczególnie jeżeli temat nadwagi, czy otyłości, czy problemów zrzucenia tej wagi, albo też w drugą stronę, czyli problemów przytycia, jest tematem dotyczącym Ciebie, to spójrz na to, jak Ty patrzysz na swoje ciało. Spójrz na to, jak Ty siebie postrzegasz. Co Ty myślisz o swoim ciele? Co ono powoduje, kiedy patrzysz na nie w lusterko? Kiedy stoisz nago, bierzesz prysznic czy kąpiel, stajesz nago, czy w ogóle stajesz nago do lustra? Czy też może na tyle wydaje Ci się ono obrzydliwe, że nie chcesz w ogóle nawet na nie spojrzeć? Czyli na ile Ty kochasz swoją fizyczność, a na ile jej nienawidzisz? I teraz na ile ta miłość do siebie samego, czy do siebie samej, wynika z rzeczywistej miłości, a na ile jest ona wypracowana, bo powinno się kochać, jeżeli się już tyle rzeczy przerobiło. Więc wiele rzeczy, to ciało i wygląd naszego ciała jest mocno zależny od tego, jak bardzo jesteśmy szczerzy sami ze sobą. Na ile my szczerze potrafimy sami sobie odpowiedzieć i spojrzeć, nie po to, żeby się ocenić, nie po to, żeby się wychłostać, że coś nie zadziałało, że... Tylko po to, że kiedy Ty staniesz prawdą do tego, jak jest i wprawdzie to mam na myśli, absolutnie będziesz ze sobą szczery czy szczera i spojrzysz na siebie w lusterku i przestaniesz się oszukiwać, że nie, ja to siebie kocham, jest super cudownie i wspaniale, ale tak naprawdę jakiś tam zgrzyt gdzieś pod spodem jest, więc kiedy przestaniesz udawać, przestaniesz się oszukiwać, wtedy będzie możliwa zmiana, bo wtedy otworzysz się na to, co to ciało chce Ci powiedzieć, o czym ono chce Ci poinformować. Jest jeszcze jeden aspekt, który mi się pojawił na zakończenie już dzisiejszego live'a. Jest to aspekt taki, który powoduje, że jeżeli
przez długi czas nasze ciało było w tej nadwadze i jest takie, jesteśmy tacy otyli, to jeżeli ta otyłość sama w sobie stała się również naszą cząstką osobowości, i tu można się odnieść chociażby do Ewy Bem, która był taki moment, że bardzo mocno, drastycznie schudła. Tak schudła, ona całe życie była taką kobietą puszystą. Jak ja pierwszy raz ją zobaczyłam po zrzuceniu wagi, to za niej mówiłam w ogóle. Miałam wrażenie, jakby to zupełnie nie była ta osoba. I co się stało? Ona potem z powrotem przytyła i był przez nią prowadzony wywiad i zapytano jej, co się stało, że zdecydowała, że taka zmiana wagi nastąpiła, że najpierw schudła tak drastycznie, a potem z powrotem przytyła do swojej pierwotnej wagi. I ona powiedziała, że jej nadwaga jest jej osobowością medialną, że ona bez tej nadwagi nie czuje się sobą w ogóle. To jest także rzecz, która może być utrudnieniem, ogromnym utrudnieniem w zrzuceniu wagi. Plus oczywiście wiele mechanizmów, które stoją za tym, że jeżeli, tak jak powiedziałam, jeżeli zrzucenie wagi, koszty zrzucenia wagi będą zbyt drastyczne dla psychiki, dla podświadomości, to można się zajechać i tej wagi się nie zrzuci, albo będzie efekt jojo. Więc spójrzcie na to z tej strony i przyjrzyjcie się do następnego live'a. Chciałabym, żebyście się przyjrzeli temu, jak wy się czujecie ze swoim ciałem, jakie wy macie myśli, kiedy na nie patrzycie, co byście chcieli zmienić. Gdybyście mogli zmienić, co tylko chcecie w tym ciele, to co byście chcieli zmienić? Jeżeli chodzi o wagę, to o ile chcielibyście schudnąć, o ile mniej chcielibyście ważyć? I gdybyście właśnie ważyli tyle, ile byście chcieli, to jak wyglądałoby wówczas wasze życie? Na te pytania możecie sobie je rozpisać w dzienniku. Zachęcam zresztą wszystkich was do tego, aby pracować z dziennikiem, bo to jest niesamowicie potężne narzędzie. I kiedy to rozpiszecie, to na następnym naszym live'ie pociągniemy ten temat dalej i jeżeli czas nam pozwoli, to zrobimy sobie mały proces, żebyście sami zobaczyli, co wasze ciało chce wam powiedzieć o tym, co się tak naprawdę z nim dzieje. Ale to już na kolejnym live'ie. Dzisiaj żegnam się z wami, życzę wam cudownego, wspaniałego weekendu. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek do mnie pytania odnośnie tego live'a, piszcie. Widzimy się wkrótce. Pozdrawiam serdecznie, pa, pa.